reprezentant klubu Falun Muay Thai Sopot, Maciej Malczewski! Kajsy za twój grób, wszystko pod kontrolą, władza opętana. Potwórka was pierdolą, podpalając grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana. Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman, szaman. Wszystko pod kontrolą, władza opętana. Potwórka was pierdolą, podpalając grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana. Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman, szaman. Łykasz to ścierwo, co mówi ci prasa. Łykasz to ścierwo, co mówi ci TV. Lekka ci tylko prawdziwy szaman. Pokażę drogę jak wódu z Haiti. A nasza kasta wciąż opętana. Chwała walczącym zapamiętana. Z betonu dżungla tu nie ma banana. I tylko zdrajcy wiszą na palmach. Zima na klatkach, zima na kontach. Puka komornik, twój rządowy kontakt. Otwierasz jemu w nowych kubotach. Jego rywalem będzie reprezentant klubu Knockout Fight Gym, Rafał Kozłowski! A więc wracamy trochę z kilogramami. Niżej kolejny pojedynek i tym razem starcie pięściarskie, które mamy zaplanowane podczas gali Baltic Warriors 12 Ragnarok, czyli dzień sądu, dzień nordyckiego sądu dzisiaj nad Bałtykiem, gdzie jeszcze te wierzenia prasłowiańskie niektórzy praktykują. Jest to rywalizacja boks, 86 kg, Maciej Malczewski, Falun Muay Thai, Sopot, narożnik niebieski, jego rywalem Rafał Kozłowski, Knockout Fight Gym. No więc boks klasyczny, dzisiaj mamy wielką walkę w wadze półśredniej, wielka unifikacja o miano niekwestionowanego mistrza. Sperol Spence mierzy się z Terencem Crawfordem, to wszystko od drugiej w nocy będzie transmitować dla Państwa TVP Sport, a na mikrofonie znany również z naszego serwisu Piotr Jagiełło, który w tej chwili jest komentatorem Telewizji Polskiej. Jak na razie spokojnie, jedna i druga strona, obydwaj panowie z klasycznej pozycji, świetny teraz unik pod tym lewym w wykonaniu zawodnika Knockout Fight Gym. Rafał Kozłowski lekko wycofany, prawda? Gdzieś tak widać na wstecznym do swojego przeciwnika. Dobrze zbudowane, widać, że silne ramiona. O, ale teraz mocną serią wszedł z ciosami po dole, a i szuka swoich szans na też po górze. No ale nie ma się co oszukiwać, Falun Muay Thai to raczej mówi o tym, że sekcja pięściarska nie może być tam zbyt mocna. Zresztą po samym zawodniku, po Macieju Malczewskim widać, że to jest zawodnik naprawdę Muay Thai. Stojący sztywno, twardo na nogach, nie bojący się przyjąć, nie bojący się pójść na wymianę, a bardzo lotny w swoich poczynaniach Rafał Kozłowski. No typowy pięściarz, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Mocne ciosy, widać, że ten sierpowy, taki z dokręcenia. Gdzieś tam zatańczył na nogach, skraca dystans, żeby poszukać swoich szans na głowie przeciwnika. I jak już zadajesz serię, to jest to seria kilku ciosów, to nie, on raczej nie szuka. O, teraz był pojedynczy, ale wcześniej, o, i lewy prosty i prawy sierp. Ale 27-letni Maciej Malczewski, widać, że nie straszne są mu takie właśnie warunki fizyczne Rafała i ten taki właśnie jego, ta aparycja taka iście fajterska, można by powiedzieć. Tak, taki można powiedzieć, cofamy się trochę w czasie, kiedy fajter był po prostu chuliganem, duży, łysy, no i tak, taki też jest. Nosek lekko przetrącony. Tak jest, Rafał Kozłowski. Wypadła szczęka teraz z ust Maćka Malczewskiego. Tak jest, będziemy mieli chwilę przerwy, będzie miał moment na złapanie oddechu Rafał Kozłowski, który się wydaje być w tej pierwszej części walki po prostu mięściarzem lepszym, lepiej wyszkolonym, no i do tego boksu nadającym się lepiej. I wracamy, już szczęka na miejscu, dobra kombinacja, lewy, prawy, jeszcze poprawka lewym, wykonanie zawodnika Falun Muay Thai.
3x3 minuty, tutaj nie ma czasu na to, żebyśmy tę walkę planowali na dłuższy dystans, żebyśmy się oszczędzali, żebyśmy przeszli z jednej do drugiej, do piątej, szóstej rundy. Tu raczej jest nastawienie na dużą wymianę i tak też właśnie to widać. Chłopaki nie oszczędzają się w tej pierwszej rundzie. Nisko opuszczona garda Rafała Kozłowskiego. No i koniec rundy pierwszej. Dobra runda, jeżeli chodzi o pojedynek pięściarski. Coś innego podczas tej gali widzimy. No i też zawodnicy siedzący na stołkach, a więc też ewenement, jeżeli chodzi o tą rywalizację kickbokserską. Jak na razie dobre tempo. Czekamy w takim jeszcze na to, co pokaże nam druga runda, aby nam panowie nie osłabli, bo naprawdę miły przerywnik jak do tej pory od kickboxingu. Jest to pojedynek numer 7 dzisiejszego wieczoru. Ale jak tak patrzę po zawodnikach, to mam wrażenie, że Maciek Malczewski troszkę chyba ciężej oddycha. Ten oddech jest głębszy, wygląda na bardziej zmęczonego. A z kolei Rafał nie korzysta ze stołka. No ale jednak też widać, że brzuch pracuje, usta otwarte. Drogocenne powietrze, drogocenny tlen. No teraz trochę we Floyda Mayweathera pobawił się Rafał Kozłowski, ta właśnie krzyżowa garda. Dobre zejście przez dół na górę. Zaatakował Kozłowski, ostatecznie ten lewy sierp nie doszedł do celu. Ale zobaczymy, jak w kolejnej odsłonie będzie sobie radził z niwelowaniem warunków fizycznych, tej przewagi, jaką ma nad nim Maciej Malczewski. No ale to jest coś, co ta praca, którą wykonuje Maciek, ona jest jakby obarczona też mniejszym takim zużyciem energii. On cały czas praktycznie stoi w miejscu, no teraz troszeczkę poszedł za przeciwnikiem, ale zwróćmy uwagę na to, że on stoi, a to raczej Kozłowski krąży dookoła swojego przeciwnika. Tak jest, no specjalistą w tym elemencie był m.in. Karl Frouch, obecnie ekspert telewizyjny brytyjskiej stacji Sky, który właśnie był mistrz World Boxing Super Series w wadze super średniej. Był właśnie specjalistą od tego, żeby nie marnować za wiele energii w ringu, żeby tylko dawać siebie to, co jest potrzebne, żeby wygrywać walki. Dobry teraz prawy krzyżowy w wykonaniu Malczewskiego, zamknięte na linach Kozłowski, próbuje się odgryzać. Świetne uniki rotacyjne niższego zawodnika. No naprawdę, jeżeli chodzi o akcje defensywne, świetnie przygotowany jest reprezentant Knockout Fight G. A, doszedł teraz prawy, prosty Maćka. Prawy na prawy. O, lewy. Długi lewy prosty dochodzi raz po raz do głowy Rafała. Oj, zmęczony chyba jest, bo ucieka od wymiany Kozłowski. No, jeszcze dobry podbródkowy zmieścił Maciej. No a niskie rotacje są niczym trochę taki Mike Tyson porotował przed Maćkiem Rafał Kozłowski. No, próbuje to zbijać te ciosy Maćka Rafał, natomiast no, lewa ręka nisko opuszczona, prawą ręką zbija ciosy. Dosyć ryzykowna sytuacja, no jednak lewa strona odkryta. Ale jak na razie ten patent działa, zobaczymy jak długo będzie go rozgryzał Maciej Malczewski. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy. No wciąż jeszcze niezwykle mobilne Kozłowski, ale widzimy, że ciężko już oddycha schodząc na narożnika. Tak, nie chciał kontynuować się na końcówce rundy, nie chciał kontynuować walki. Widać, że chciał przeczekać do gongu i złapać trochę tlenu.
No i oczywiście tutaj w duchu fair play zawodnicy przytulili się przed ostatnią, trzecią rundą. Ostatnie 3 minuty tego starcia, no i zaczęło się bardzo, bardzo mocno. Chłopaki chyba mają poczucie, że to jest runda ostateczna i wszystko rzucają na jedną kartę, bo ten początek walki naprawdę wyglądał zawzięcie. Była mocna wymiana, raz jeden, raz drugi. Niskie uniki, ale to co powiedział przed chwilą sędzia Kozłowskiemu, zbyt nisko głowa, wyżej głowa. Zobaczymy tak naprawdę, co pokaże Rafał Kozłowski. Druga runda jakby na wsteku, w trzeciej mocniej zaczął. Teraz dobry bezpośredni prawy na dół. Przepuścił świetnie ten prawy zamachowy rywala, reprezentant Knockout Fight Gym. Zbyt czytelne są te ataki Maćka. Widać, że on planuje, szykuje ten cios. No, brakuje tu trochę oszukaństwa, brakuje tu trochę akcji po którymś uderzeniu albo w drugie tempo. No, niezbyt wiele robi sobie z tego Rafał Kozłowski. No już widać, zmęczeni panowie. Świetna w ogóle praca na odchyleniu, czucie dystansu w wykonaniu Rafała Kozłowskiego. Tutaj trzeba go pochwalić tak, za to. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem dokładnie w tym momencie o tym powiedzieć. Świetne przepuszczenie ciosu, brakuje mi trochę wykończenia, ale zdążył prawy sierpowy. Prawy krzyż! No i liczony jest Rafał Kozłowski. No i to jest runda 10-8, będzie musiał tak, się wziąć tak. Bardzo mocno do roboty Rafał Kozłowski, jeżeli jeszcze chce tę walkę wygrać, bo między 2 punktami przegrywać rundę, to już jest spora przewaga. No ciekaw jestem, jak wróci Rafał Kozłowski, no bo to już jest zawodnik, który ma na karku 36 lat, taki zawodnik wraca po knockdownie troszeczkę dłużej niż jednak w przypadku młodszych zawodników. Było to widoczne między chociażby walką Kliczko-Joshua, gdzie Joshua wrócił dosyć szybko, a Kliczko niestety już nie. Tak, fenomenalna walka na stadionie Wembley. Pamiętamy oczywiście ten niepodzielny czas, kiedy boksem zawodowym rządził złoty medalista olimpijski z Londynu, Anthony Joshua. Niebawem jego kolejna walka, teraz dał kilka sekund rywalowi, wyszedł wypadniętą szczękę Maciej Malczewski. Wcześniej rozpuścił ręce reprezentant Fallon Muay Thai. Znów mocna wymiana na środku ringu. No, jeden i drugi próbuje tutaj zakończyć tą rywalizację. I prawy, no sygnalizuje, telegraf tak naprawdę tak. Ten cios. Już trzyma tą rękę gotową. Dobre 2 sekundy zanim wyprowadzi cios. Ach, jeden i drugi pruł powietrze. Gdyby któryś z tych ciosów doszedł do głowy, to mogłoby być różnie. Ostatnie 10 sekund. Ale szedł sierpowy świetnie na głowę Maćka, ale dalej idzie do przodu, dalej. No, świetny pojedynek nam się zrobił, na pewno emocjonujący. Tak jest, ta trzecia runda spełniła oczekiwania po nieco spokojniejszej drugiej odsłonie. W trzeciej panowie naprawdę poszli na całość, kolejny knockdown. No i zobaczymy, jaką decyzję podejmą sędziowie. Który z nich zwycięży, który z nich zejdzie z ringu w glorii i chwale zwycięstwa, a który będzie musiał przełknąć gorzki smak porażki. Czy będzie to Maciej Malczewski reprezentujący Fallon Muay Thai Sopot, czy też Rafał Kozłowski z Knockout Fight Gym. No jesteśmy na plaży w Brzeźnie, do domu pewnie plażą miałby niedaleko Maciej Malczewski po drodze. Jeżeli, po afterparty. Jeżeli wygra po drodze, zaliczając wszystkie imprezy w deszczowym Trójmieście. Niestety deszczowym, bo mam wrażenie, że oprócz tej pogody mamy tu praktycznie wszystko. Świetna gala, świetna oprawa, występy. A więc zwycięstwo na punkty Macieja Malczewskiego. No ten knockdown przypieczętował tak naprawdę tą wiktorię. No i zasłużenie. Reprezentant Fallon Muay Thai Sopot wygrywa.